dobry, witam ze stacji Legnica. W związku z tym, że kolejowy magazyn filmowy Odjazd odjeżdża już po raz 50, dziś zapraszamy Was na małą wycieczkę po legnickim dworcu. Poznamy jego zakamarki i tajemnice. Zapraszam! Stacja Legnica położona jest 115 metrów nad poziomem morza i zaledwie 1 km od pięknego legnickiego rynku. Legnica jest to drugi pod względem wielkości węzeł komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej stacji, opowie nam pan Marcin Krajewski, dyrektor do spraw planowania i eksploatacji w kolejach dolnośląskich. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Co możemy powiedzieć o tym dworcu? Kiedy on został oddany do użytku? Jeżeli chodzi o ten budynek dworcowy, przy którym jesteśmy, to jeżeli chodzi o główny dworzec kolejowy w Legnicy, jest to historycznie trzeci budynek. Rozpoczęcie budowy to jest 1926 rok. Budynek był budowany w ramach robót publicznych. Z różnych przyczyn ta budowa się przeciągała, ale z racji tego, że w 1927 roku w Legnicy była organizowana niemiecka wystawa ogrodnictwa, został on oddany w takim stanie nieukończonym, jakby tymczasowo. Całkowite oddanie dworca do eksploatacji nastąpiło w roku 1929. Pierwszy pociąg odjechał tutaj w roku 1844, zdaje się, 18 października, prawda? Tak, zgadza się, ale dworzec kolejowy był w innym miejscu. Ten jest, tak jak mówiłem, trzeci, natomiast w miejscu tego dworca również istniał w latach 1880-1927 dworzec w takim trochę układzie wyspowym. Taki układ możemy zobaczyć na przykład na stacji Węgliniec, jak to wyglądało. Z tym, że w Legnicy było jeszcze przejście podziemne, które umożliwiało komunikację miasta z budynkiem dworcowym i z peronami. Natomiast potem podjęto decyzję, że ten dworzec nie spełnia już jakby oczekiwań i rozpoczęła się budowa tego budynku. Na drugim planie pierwszy historycznie budynek dworca w Legnicy. W tym miejscu szczególnie mocno czuć historię, ponieważ jezdnia jest pokryta jeszcze kostką brukową, co możecie Państwo usłyszeć, kiedy przejeżdżają auta. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć najpierw, jakie nazwy dawniej miała stacja Legnica? Czy jeżeli chodzi o nazwy po 1945 roku, no to najpierw mieliśmy nazwę związaną jakby z pierwszym tym nazewnictwem, czyli Legnica. Następnie nazwa została zmieniona na Legnica, tak jak w wielu innych przypadkach na Dolnym Śląsku, kiedy pracowały te komisje nazewnictwa, które ustalały ostateczną nazwę miejscowości. A jeżeli chodzi o ten budynek, w jakich latach on służył podróżnym? Bo zdaje się, że około 4 dekad, prawda? Tak, no budynek, budowa budynku, jego eksploatacja była związana z oddaniem linii kolejowej budowanej przez Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. To jest rok 1844, kiedy zostaje oddany do użytku odcinek Wrocław-Legnica. Legnica trafia na siatkę połączeń kolejowych. W 1845 roku linia zostaje przedłużona do Bolesławca. I zakończenie eksploatacji tego dworca to rok 1880, kiedy wraz z oddaniem linii kolejowych w kierunku Jaworzyny Śląskiej, w kierunku Rudnej Gwizdanów zostaje oddany nowy budynek dworcowy, stacja zostaje przebudowana i rozpoczyna się jakby nowy etap w eksploatacji legnickiego węzła. Ta kostka brukowa, o której wspominałam na początku, zdaje się, że kryje pewną ciekawostkę. Jak to jest, panie dyrektorze? Tutaj coś jeszcze chyba jeździło, prawda? Czy w Legnicy do 1968 roku jeździły tramwaje i ciekawostką tego miejsca jest to, że w trakcie remontu w latach 60. zajezdni tramwajowej na ulicy Wrocławskiej ten odcinek ulicy został wyłączony z ruchu i przed tym dawnym historycznym budynkiem dworca znajdowała się tymczasowa zajezdnia tramwajowa. Czyli jeździły tu tramwaje? Jeździły tramwaje, mało tego, było naprawione pod gołym niebem przez krótki okres czasu. Fantastycznie, to jedna ciekawostka, a teraz zabierzemy Was w miejsce, które jest niedostępne dla podróżnych, dla odwiedzających, jest zamknięte i niewiele osób wie, że takie miejsce na Legnickim Dworcu się znajduje. Kilkadziesiąt metrów przede mną, czego Państwo nie widzicie, znajduje się budynek poczty, a tuż za mną nieczynny i niedostępny dziś tunel, który dawniej był wykorzystywany do przewożenia
poczty, ponieważ do końca lat 90. przez stację Legnica przejeżdżały pociągi przewożące pocztę. Panie dyrektorze, ten tunel jest znacznie większy od tych, które prowadzą na perony. Dlaczego? Po tunelach takich poruszały się wózki akumulatorowe, ciągnąc dodatkowo wózki z paczkami, bo poczta to nie tylko listy, to również paczki. Dodatkowo kolej sama zajmowała się przewozem takich przesyłek, które były przewożone w wagonach bagażowych, więc takie przesyłki też były przewożone. Z racji tego, że Legnica stanowiła i stanowi duży węzeł kolejowy, na stacji były trzy tunele, były dwa tunele dostępne dla pasażerów i jeden tunel dla potrzeb poczty. Do lat 90. ambulanse przez Legnicę nie tylko przejeżdżały, ale również kończyły tutaj bieg, były podstawione na specjalny peron pocztowy i ta korespondencja, te przesyłki były tutaj wyładowywane i ładowane. Między innymi taka relacja tutaj była Legnica-Nysa, gdzie w takim pociągu jeździł wagon pocztowy. No właśnie, to są miliony listów, miliony przesyłek. I teraz jak wyglądał transport z punktu A, czyli z okolic tego tunelu, do punktu B, czyli na peron? Każdy peron posiadał windę towarową, gdzie takie wózki były wpychane przez obsługę i zjeżdżały do poziomu tunelu. Ponadto na peron pocztowy również pochylnia prowadziła, gdzie można było te wózki wyciągać i wciągać. Okej, to teraz udajmy się może na jeden z peronów, na peron pierwszy, gdzie będzie można zobaczyć, jak wyglądało wyjście z tunelu pocztowego. Jesteśmy na peronie pierwszym w Legnicy, za nami peron pocztowy i fragment ważnej infrastruktury. Co to jest za budynek, dyrektorze? No, na pierwszym planie jest szyb windy towarowej, którą wózki wjeżdżały na peron lub zjeżdżały z peronu na poziom tunelu pocztowego. Oprócz tego taki podręczny magazyn, plus można było tam przechowywać wózki, to długi ten budynek. A dodatkowo jest możliwość zejścia do tunelu pocztowego schodami. Obok znajduje się mała pochylnia, którą można było jakieś mniejsze przedmioty zwozić przy pomocy wózków. Z peronu pierwszego roztacza się przepiękny widok na modernizowaną obecnie halę peronową. Co możemy powiedzieć o tej konstrukcji ze stali? No, zużyto na jej budowę 600 ton stali, wysokość 20 metrów. Ciekawostką jest też taki pomost techniczny, który poruszał się po rolkach, można było konserwować dach tego obiektu. Ale ciekawostką jest też chyba fakt, że stacja Legnica była jedną z mniejszych stacji w Polsce, które taką halę peronową posiadały, oraz fakt, że Legnica jako jedna z niewielu stacji w Polsce, kilku zaledwie, taką halę peronową posiada. Tak, oprócz Legnicy był to Wrocław i był to Bytom. Przez stację Legnica obecnie przejeżdżają pociągi każdego typu, prawda? Oprócz pasażerskich jeszcze towarowe, które być może uda nam się za chwilę usłyszeć. Jakie jeszcze? Oprócz pociągów kolei dolnośląskich, również pociągi pośpieszne, międzynarodowe, spółki PKP Intercity, no i oczywiście ruch towarowy związany i z tranzytem, i z obsługą zagłębia miedziowego. Siedzimy na peronie pierwszym, ponieważ właśnie z tego peronu dawniej odjeżdżały na przykład pociągi do Złotoryi i miejmy nadzieję, że w ciągu kolejnych lat pociągi w tym kierunku wrócą na szlak. Dokąd jeszcze można było pojechać z tego peronu? Z tego peronu przede wszystkim odjeżdżały pociągi do stacji Marciszów, przez Złotoryję, przez Wojcieszów, również relacja do Lwówka Śląskiego. Ciekawostka, do początku lat 80. pociągi jeździły za Lwówek, były to relacje do Świeradowa-Zdroju, a także była realizowana taka dość ciekawa relacja Legnica-Chojnów przez Złotoryję-Zagrodno. Z niecierpliwością czekamy na powrót pociągów na przynajmniej kilka z wymienionych szlaków. Wiemy o tym dobrze, że w Legnicy jest jeden główny dworzec. Jest jeszcze stacja Legnica Piekary, ale niewiele osób pamięta o tym, że jest jeszcze dworzec Legnica Północna. Panie dyrektorze, jakie pociągi kursowały przez te stacje? Jacy pasażerowie pojawiali się na tym dworcu? Ten dworzec związany jest z funkcjonowaniem przed 1945 rokiem kolei prywatnej Legnica Kobylin. Po wojnie oczywiście kolej została znacjonalizowana, jeździły stąd pociągi osobowe relacji Legnica, Prochowice, Ścinawa, Rawicz. To był główny ruch, który był tutaj obsługiwany, natomiast z tym dworcem wiąże się pewna ciekawostka, która związana jest ze stacjonowaniem Armii Radzieckiej w Legnicy.
ponieważ do przełomu lat 70. i 80. jeździł tędy pociąg, który prowadził wagony do Brześcia. Związane to było z tym, że stacja Wrocław Główny jest takada we Wrocławiu, nie była przystosowana do skrajni kolei radzieckich i wagony te były przewożone tą linią i na stację Rawicz były włączane do pociągu pośpiesznego do Brześcia. Mhm, więc ten dworzec, te tory za nami, to jest kawał historii z żołnierzami radzieckimi w roli głównej tak naprawdę. Tak, oczywiście jest to pewien element, ponieważ to nie był jedyny pociąg, który był jakby predysponowany do przewozu żołnierzy Północnej Grupy Wojsk. Później w wyniku reorganizacji też w Armii Radzieckiej w Północnej Grupie Wojsk utworzono relację Brześć-Świdnica. Ten pociąg zmieniał kierunek jazdy na stacji Legnica. Były to pociągi nieuwidocznione w rozkładzie jazdy. Były tylko i wyłącznie do dyspozycji żołnierzy Armii Radzieckiej. Taka ciekawostka, że codziennie można było dostać się stąd również wagonem sypialnym do Białogardu, co było związane z garnizonami, które były położone, no na przykład Borne-Sulinowo. Jest jeszcze jedna ciekawostka i jeszcze jeden tunel, który jest na stacji w Legnicy i to też wiąże się z żołnierzami radzieckimi. Ten tunel istniał już przed wojną. Łączył ulicę Ścinawską z peronami dworca Legnickiego, tego dworca głównego, oczywiście komunikując również ten dworzec Legnica Północna. Natomiast po wojnie został w sposób istotny zmodernizowany, dobudowano dźwigi towarowe właśnie po to, żeby te przesyłki różne, które były zabierane przez żołnierzy, w sprawny sposób transportować. Natomiast zarówno tunel, o którym Pan wspominał, jak i ten dworzec Legnica Północna, one dzisiaj nie funkcjonują. Jedynie Legnica Północna służy do manewrów chyba dla pociągów towarowych, prawda? W tej chwili linia została już do Rawicza rozebrana. Pozostał odcinek do Pątnowa Legnickiego, który służy jako bocznica do elektrociepłowni, która ogrzewa budynki w Legnicy. Żegnam się dzisiaj z dworca Legnica Północna. Jeżeli podobał Wam się ten wyjątkowy odcinek odjazdu, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. A jeżeli chcecie, abyśmy w przyszłości przygotowali podobny odcinek z innym dworcem w roli głównej, w komentarzach wpisujcie, który dworzec chcielibyście zobaczyć. Do zobaczenia!